Dzień dobry, Fabiola. Witam Was. Dzisiaj z widokiem na Fuji, prawdziwa Japonia za Wami. Ale temat jest niezbyt japoński. Dzisiaj chcę opowiedzieć o 7-letniej dziewczynce, która nazywa się Misaki Ogura. Takiej poniekąd japońskiej Madeleine McCain, bo to jest taki bardzo znany przypadek, który miał miejsce ubiegłego roku, 21 września. O 15:40 z pola kempingowego o nazwie Tsubaki zaginęła 7-letnia Misaki. Dziewczynki do dzisiaj nie znaleziono, we wrześniu upłynie rok. Nie wiadomo, co się z nią stało. Nie wiem, może w komentarzach napiszecie swoje jakieś pomysły, co się mogło stać. Dlatego, że w dalszej części programu zobaczycie taki krótki mini reportaż z miejsca, gdzie zaginęła dziewczynka. Pojechałam wczoraj na kemping i przeszłam się właśnie przez te okolice, gdzie ostatni raz widziano Misaki Ogura. Zapraszam do oglądania. To właśnie 18 km stąd, w górach, jest kemping, gdzie zaginęła dziewczynka. Teraz tu chmury przysłaniają, ale widzicie tam wierzchołki gór. Są tutaj dość wysokie góry wokół. Oczywiście najwyższa jest Fuji. Jadę teraz na kemping, gdzie zaginęła właśnie Misaki. On znajduje się w prefekturze Yamanashi, we wsi, która nazywa się Doshi. To jest taka piękna wieś, położona w górach nad potokiem, gdzie jest kilka kempingów. A Misaki zaginęła na kempingu, który nazywa się Tsubaki. Kemping Tsubaki, a Tsubaki po japońsku oznacza kamelia. Jakiś sklepik chyba z warzywami i z jajkami. Zapytam, może coś się dowiem ciekawego o Misaki. Tsubaki kanpojo de osoji? Toire toka souji shite. Toire to nagashi to ne. Ima demo mada yatte masu ka? Yatte masu yo. Zutto yatte ano nenjou yatte ru tsubaki yo. Hoka no tokoro wa ne, fuyu wa shimeru tokoro ga tsubaki to wa yatte. Yuki wo ne, ninni kuru okesan ga iru no. お母さんがこういうのが好きでやっててね、何でもできるのよ。ツイッターかなんかでね、キャンプ場に遊びに行く人をね、集めたみたい。で、だから6台か7台の車でキャンプに来たわけ、200日も。2泊3日で来たんだけども、ね、来たんだけども、みんなね、美咲ちゃんの顔を知らないの、別々のみんな個人個人のメンバー。誰かがね、 Dojeżdżamy do kempingu. Nie ma kameli, bo kamelie to są zimowe kwiaty, ale są hortensje. A tu jest napisane po japońsku Tsubaki Kempudio, czyli kemping Tsubaki. Jestem już na kempingu. Pani przed chwilą powiedziała nam, pani sprzedająca ziemniaki i pomidory, że jest sprzątaczką, sprząta tu na kempingu, sprząta toalety. Także dlatego ma wiadomości takie z pierwszej ręki, tak naprawdę. Tu jest właśnie ten kemping. Są takie domki do wynajęcia. Japońskie kempingi nie należą do najpiękniejszych. Są dosyć prymitywne. Za to okolice są piękne, no tak jak tutaj. Potok, góry, czyste powietrze. Zaraz pójdę do tej części, gdzie rozbija się namioty, no i tam, gdzie zatrzymała się Misaki. Tak wygląda ten kemping właśnie. Jak Misaki zaginęła,
tato i rodzice codziennie tutaj byli pod namiotem. W namiocie zapalili światło, bo wciąż wierzyli, że ona się odnajdzie, że wróci. Natomiast ta sytuacja wyglądała tak, że będąc tu pod namiotem, dzieci z tej grupki poszły na plac zabaw powyżej w góry, a Misaki jeszcze coś jadła i powiedziała, że dołączy do tych dzieci. Więc jak zjadła, to poszła. I nagle mama widzi, że te dzieci wróciły już, ale nie ma jej córeczki. No i zapytała się, a gdzie jest moja córka? I dzieci powiedziały, że pani córka nigdy do nas nie dotarła. Przy każdym właśnie takim numerku jest miejsce dla jednej rodziny. A tych rodzin było 7 razem. Tu w tych okolicach Misaki razem poszukiwało 1700 osób. Byli to oczywiście policjanci, strażacy oraz żołnierze japońskich sił samoobrony. Przeczesali wszystkie góry od północy na południe w promieniu 7-8 km, a od zachodu na wschód w promieniu 15 km. Nie znaleziono ani dziewczynki, ani żadnych śladów. Używano nawet dronów, które są tak czułe, że mogą znaleźć człowieka po jego temperaturze ciała. Potem wiedzą, że gdzieś jest człowiek. I to też wszystko zawiodło. Natomiast mój znajomy Yuji był jednym z tych poszukujących. Tutaj Yuji trzyma taki plakat i mówił, że takie właśnie są plakaty rozwieszone ze zdjęciem tej dziewczynki w różnych tutaj onsenach, czyli gorących źródłach. Ogura Misaki-chan o sagashite imasu. To Yuji-san wa ato nani gurai sono sagashi ni ittan desu ka yama no honi? Watashi hitori to ato volontiya toka keisatsu toka takusan imashita ne. Okaasan to kono koto no kyoudai sore to 20 ka 30 nin gurai no grupu de kyanpu barbecue ni itteta toki ni tsuite sugu inaku natchatta. この家族は千葉の成田の方って言ってて、いろんな集まりだったらしいんですけどね、詳しく聞いてなかったんですけど。私聞いたのはどっか、あの事前に知らなかったお互いに、どっかインターネットで。うんうんうん、そう、みんないろんなところから来て、初めて会う人も多かったってことですよね。僕、実際山登ってみたときに、15分、20分だといくらも進まないんですよ、すごく急な山で。うん。声出せ、もし15分20分登ってもまだすぐ近くにいる、上に行っても大きい声出せばどこでも聞こえるところなんですよね。だからもうすぐいなくなっちゃってたと思います、車か何か。なるほど、うん、もうその場にはいなかったと思いますね。じゃあどういう人に誘拐された、どういう目的で。あくまでも想像だけど、やっぱり子供が好きな人とか。まあ日本はすごく安全だし、まあ、いろんなとこカメラありますしね、何かあってもすぐ見つかると思うんですけど、誘拐じゃないかなと私は思ってます。うん、何のための誘拐かな。よくほらテレビで18年間ね、何回何件かやってね、ほな若い時にあれして寂しいんじゃないよ、連れて行った人に。それで18年間行方が分からなかった人が何かの表示でひょこっと出てきてね、生きててよかったっていう話。そうねえ、だからそう、それであってほしい私は。
変化したけん、美咲がいたんだってよかったねっていう感じで。美咲、w chwili zaginięcia była pierwszoklasistką i rodzina pochodziła z prefektury Chiba, koło lotniska Narita. Znajduje się ta prefektura i kiedy tutaj przyjeżdżali, no dziwne było to, że żadne kamery nie zarejestrowały, tudzież nie dano tego do wglądu nikomu, czy ta mama rzeczywiście jechała z dwoma dziewczynkami, bo Misaki miała starszą siostrę. Mama, która właśnie kochała jeździć na kempingi, zabrała ze sobą dwie córeczki. I są też takie pogłoski, że być może ta dziewczynka nigdy nawet tu nie przyjechała, że tak naprawdę mama przyjechała tylko z jedną córką. Jedna kita hanashiga fushigida na to motta no ga. Ma internetu de mita kiji nan dakedo odoroita no ga. Sono kodomo o saisho kara ita no っていうのが出てたんです話が。それ聞いてもしいなかったとしたらこの話は何なんだったのってことで謎が多いですね。その一緒に行った人たちのコメントも何も出てこないし、そう15分20分の間の出来事だったみたいだからすぐ探しに行けばすぐ見つかると思うんだけどもういなかったってことですね。dlatego trudno też nam powiedzieć jak to było, bo nikt z tych osób, które były razem z nią na kempingu, to było 27 osób razem, nigdy nie wystąpił w telewizji, nigdy nie nagrano z żadną z tych osób jakiejkolwiek relacji. Także być może to powoduje właśnie takie teorie spiskowe. To może powoduje to, że ludzie starają się na własną rękę dociec prawdy i być może powstają jakieś historie, które nigdy nie miały miejsca. A no, nihon wa jinshin baibai ってもあるんですかね? A, 聞いたことないですね。ポラリスというの NGO があって、うん、結構日本はもう人身売買あるから、うん、私はその、まあ、人身売買じゃないかなとも思ったことあるんですけど、うん、tam w dole, gdzie słychać potok, było pole namiotowe i tam była dziewczynka。I tutaj tą drogą poszła na górę, żeby znaleźć właśnie swoich kolegów. Tu już jej nikt nie widział. Ostatni raz widziała ją matka, kiedy właśnie wychodziła z pola kempingowego. No i szła tą drogą. I tutaj najprawdopodobniej musiało ją zabrać jakieś auto. Musiał tutaj właśnie ktoś ją porwać. Znaczy auto gdzieś stało, w jakiś sposób dziewczynkę zwabiono. Bo nie ma możliwości, że gdzieś zaginęła w górach, bo nie znaleziono żadnych, absolutnie żadnych śladów. Także ktoś musiał dziewczynkę stąd wywieźć. Pole kempingowe jest położone praktycznie w takiej wiosce, jeszcze tutaj małej, że tutaj mieszka dużo ludzi. Tam słychać było, auto się zamknęło. Jest tu kilka domów, gdzie ludzie normalnie mieszkają. Także też dziwne, że nikt nie widział niczego. Jakiegoś auta, no ale jak jest może okres wakacyjny, to może to jest normalne, że kręcą się obcy. Ale wszędzie widzę w okolicy są po prostu normalne domy mieszkalne. Ten na przykład widzę, że jest kompletnie opuszczony. Nikt tu nie mieszka. To właśnie taki opuszczony dom. Też byłaby taka możliwość, że ktoś by ją w takim domu przytrzymał, aż wszystko ucichnie i dopiero później wywiózł. この間ね、一番最後、もうこれが最後よって言ってね、6月の終わり、7月に入る頃かな、お母さんとかちょボランティアがちょこっと来たけどもね、あ今年、うん、この間、ついこの間、ついこの間、うん、それでもこれで終わりだからとか来たけども、見つからない。Poszukiwań Misaki zaprzestano już po miesiącu, a właśnie pani nam, co usłyszeliście z jej własnych ust, pani Japonka nam powiedziała, że całkiem niedawno tutaj była mama ze znajomymi i dalej szukali dziewczynki. Także mama nie ustaje w poszukiwaniach.
pomimo tego całego hejtu, który na nią się wylewa, najprawdopodobniej po prostu rodzina padła ofiarą i mama nie jest z tym związana, aczkolwiek to, że na Twitterze znalazła swoich znajomych takich na kemping i są to ludzie, których wcześniej nie znała, no to świadczy o tym, że wszystko mogło się zdarzyć. Tak jak tu obeszliśmy okolice, bardzo rozległy teren, bo na początku w dole rzeki jest jeden kemping, a tam się przyjeżdża na takie dzienne pobyty i można też rozbić namiot z drugiej strony, a tutaj, kiedy przyjeżdża się razem z autami, także olbrzymi teren, a pomiędzy tymi kempingami, pod wspólną nazwą Tsubaki Camellia, jest bardzo dużo domów mieszkalnych i no, część z nich naprawdę wygląda na mocno opuszczone. A tu są wszystkie te opuszczone domy, o których mówię. Nie wiem, czy one są na wynajem, ale wszystkie są jakoś zabite dechami. Nie sprawiają wrażenia absolutnie zamieszkałych. Tu z tej strony też jakieś takie domy. I wydaje się, że tutaj jest mnóstwo miejsc, gdzie można porwać dziecko bez żadnego problemu. Więc wcale niekoniecznie tą dziewczynkę wywieziono stąd od razu, tylko być może przetrzymywano ją w którymś z tych domów i później się jakoś jej pozbyto. Nie wiadomo, co się wydarzyło. Natomiast mój znajomy, taki youtuber japoński, powiedział mi, że on ma takie kontakty trochę współświadka japońskiego i powiedział, że nie wskazane jest drążyć tego tematu za bardzo, że za tym stoją jakieś bardzo dobrze ustosunkowane osoby. Natomiast ja mam inną historię, bo mój znajomy chodzi do takiego klubu nocnego, dzielnicowego, niedaleko całkiem miejsca, gdzie ja mieszkam. Właścicielka klubu, w Japonii na taką właścicielkę mówi się mama-san, właścicielka tego klubu zna panią, która jest koleżanką matki Misaki. I w tych klubach nocnych japońskich bywają właśnie często japońscy politycy, mnisi, bo mnisi to są bardzo zamożni ludzie i mnisi lubią się bawić. Ale wysoko ustosunkowane osoby właśnie lubią chodzić do takich klubów nocnych. Tam jest karaoke, oczywiście alkohol. Oprócz mamy samce jakieś dziewczyny, które dotrzymują towarzystwa. I ta matka Misaki poprosiła swoją koleżankę, że jako, że zna tą mamę san, właścicielkę klubu, żeby ona zapytała się przychodzących tam senatorów, polityków, czy nie mogliby jej pomóc uzyskać zezwolenie na rozklejenie plakatów, które właśnie widzieliście, które otrzymał Yuji. Jeden z senatorów zgodził się, powiedział, że okej, on się dopyta, zasięgnie języka, czy byłaby taka możliwość, aby urząd miasta zgodził się na rozklejenie plakatów tutaj w okolicy. I po jakimś czasie przyszedł, odpowiedział, że nie. I prosił, żeby już go więcej w tej sprawie nie pytać, a najlepiej, żeby ta mama-san przestała się tym w ogóle interesować. I to jest takie, wiecie, to jest taka wiadomość, którą mam bardzo nieoficjalną, tego nie ma w wiadomościach, ale ewidentnie ktoś z elit nie chce, żeby za bardzo sprawę drążyć i za bardzo szukać dziewczynki. No i wiecie, tutaj nasuwa się taka dywagacja, to powiedzieli mi Japończycy, że być może ktoś bardzo zamożny potrzebował jakichś organów wewnętrznych, i być może to dziecko posłużyło komuś jako dostarczyciel wątroby albo nerki. Jest wiele bogatych ludzi, którzy mogą wyłożyć każdą kwotę, aby uratować jakąś swoje ukochane dziecko, więc no też podejrzane jest to, że w Japonii czasami dzieci giną, ale dość szybko się odnajdują. Tutaj mija prawie rok, bo dziewczynka zaginęła 21 września zeszłego roku, 2019 roku, i po prostu przepadła. Nic, absolutnie o niej nie wiadomo.
w Japonii dzieci same chodzą albo jeżdżą do szkoły. Rodzice nie mogą dzieci ani przywozić, ani odbierać, więc są bardzo samodzielne. Tu akurat nie dzieci są dowożone autobusem, no bo jesteśmy na wsi. To są jednak odległości. Tu przywozi się autobus, ale zawsze są same. I jest jakby no, duże pole takie do takich właśnie porwań.